Ty mi nie wiem. Tak, tak, jesteś taka piękna. No to? Siup. Ptasiek. Obyś miał ważny powód, żeby mnie tu ściągać. Hej, chcę zaproponować swoje usługi. Wiesz, to twoje porwanie, zdaje mi się, że masz blade pojęcie, jeśli w ogóle z kim zadziera. Ptasiek, nie wiedziałem, że ci zależy. Pozwól, że rzucę okiem. Czy to twarz kogoś godnego zaufania? Do mnie żyje. Załatwił to pan Łysol. A to oznacza, że potrzebujesz nowej wtyki. A kto jest lepszy w takich rzeczach ode mnie? Dobrze mówię? Nie, Ptasiek, źle mówisz. Bo widzisz, mam dziewczynę. A to oznacza, że cię nie potrzebuję, nieprawdaż? Czekaj. Spokojnie, wyluzuj. Posłuchaj mnie. Nic nie rozumiesz. Chcesz tego, kto daje najwięcej? Więc pozwól mi przygotować zrzut. To moja praca, stary. Oj, Ptasiek, myślisz, że nie potrafię wyśledzić, do kogo dzwonisz? Jaki piękny dzień. Ptasiek, kim jest... jak ona się nazywa? Jade. Kim jest Jade? Pierdol się. Zła odpowiedź. Boże, kocham ten kraj. Można zostać kim się chce, jeśli oczywiście ma się dość jaj i rozumu, by to zrobić. Dobrze. To suka z agencji. Niski poziom. Agencji? Twierdzisz, że Wiktoria ma coś wspólnego z agencją? Tak. Puścić go. To są bardzo niebezpieczni ludzie, stary. Jeśli z nimi zadrzesz, znajdą cię. Ale jeśli pozwolisz mi być w środku, nie rozumiesz? Jeśli była dla nich na tyle ważna, by wysyłać po nią pierdolonego hitmana, nie rozumiesz, że musi być warta miliony, miliony. Haha, dobra, spróbuję. Tym razem masz szczęście, Ptasiek. Bardzo się przydałeś. Ale jeśli zobaczę jeszcze kiedyś twój szczurzy ryj, pochowam cię tu, obok ojców założycieli. Obiecuję ci. I wiesz, że dotrzymam obietnicy. Jasne. Myślisz, że usuniesz mnie z akcji? Cóż, stanie się coś innego, chłopie. Mam dla ciebie surpresa. Właśnie tak. Mam niespodziankę dla wszystkich. Dla wszystkich. Witam wszystkich bardzo, bardzo serdecznie, jestem Sweepy z kanału Trickro TV, a to kolejny odcinek serii Let's Play Hitman Rozgrzeszenie. O, bezwładnijmy, skręćmy gościowi kark, psztęk! Te przepranie... Pociągnijmy za... Wajchę? Misja ta nosi nazwę Witamy w Hope. Polega na tym, aby zebrać informacje dotyczące gangu tych, tego wiecie, gościa, kuternogi. Gdzie on się znajduje, jakie ma plany. No i on oczywiście porwał Wiktorię. Musimy dojść do tego. W tym celu musimy przesłuchać barmana.
rozpętała się mała jatka. Szybciutko udaje mi się do szybu wentylacyjnego. Zgarnijmy do wody z półki. Tutaj było jeszcze troszeczkę sprzętu, więc warto go zawsze go zabrać. I idziemy. Barman znajduje się po drugiej stronie sali. Lecz w momencie, kiedy przełączyliśmy ten przycisk i wybuchła tutaj mała rzeźnia, naszym celem jest unikanie tych miejsc za dym. Jak widzicie te żółte punkty. Kiedy zbliżymy się choć odrobinę do tego miejsca, automatycznie będziemy atakowani przez tych gości, co zaowocuje później rozrubą w całym barze. O, dokładnie tak jak teraz. To mogę wam zademonstrować. Spacja. A nie, tego akurat szczęśliwie mogliśmy zaatakować. No to się ceni. Ale gdybyśmy wbili w jakiś inny młyn, mogłoby być już odrobinę gorzej. No to mi się akurat udało. Poprzednio przeszedłem tym tłumem po prostu. O fuck, co on zrobił? Można tam wejść? To jest łazienka prawdopodobnie, tak? A. O, tego też mogę zweliminować. Dobrze, super. Ciekawe, czy mogę się przebrać niepostrzeżenie, bo chciałbym ten strój mieć po prostu. Mogę, super. Przebranie odblokowane, to przeszedłem to w takim razie jeszcze na inną możliwość. Ten może mnie poznać teraz? Nie. Super. Butelka, co tu jeszcze mamy? Teraz się przyglądnę. Butelka, znowu. Co tutaj jest? Również butelka. No dobrze, to porozmawiajmy z barmanem, tak jak mówi nam to misja. Rozmawiamy. Jakie okulary, fuck. Koleś, ja tu tylko pracuję, kumasz. Proszę, nie krzycz mnie. Lenny, szukamy właśnie tego kuternogi. Codziennie, w samo południe. Ej, ziomek, jak tam życie na wsi? Miejscowi cię lubią? Czemu nie wpadniesz do sklepu z bronią McGarmonda? Mam dla ciebie mały prezent powitalny. Kolejna misja zakończona. Bardzo miło widzieć kolejny wynik profesjonalista. Mimo, że zaliczyliśmy jedną ofiarę niebędącą celem. Witamy w Hope. Uważam za zakończone. Kontynuujmy. Następna misja.